Gminny Dzień Strażaka, podwójnie celebrowany w naszej gminie, podczas uroczystości została oddana do użytku nowa remiza strażacka przeznaczona dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Szemud, a mieszcząca się w kompleksie budynków służb mundurowych Centrum Samorządowego. Mamy lepsze warunki, więcej pomieszczeń, tak szczerze mówiąc, i zaplecze socjalne do szkoleń i tak dalej, także to jest, uważam, że warto było czekać. Na półwiecze istnienia gminy oddajemy nową remizę, no, z nowym wyposażeniem, tak, w nowej technologii, nowych standardów, można powiedzieć, z salami wykładowymi, tak, klimatyzowanymi pomieszczeniami, w końcu zapleczem socjalnym, osobnym dla kobiet, osobnym dla mężczyzn. No to jest nowy standard, tak? Nowa jakość. Nowy budynek to jest nowy budynek, przestrzenny, wysoki, w środku chodzi o garaże i tak dalej, pomieszczenia tak samo. Mamy możliwości do przeprowadzenia szkolenia, to tutaj chodzi o instalacje internetowe i tak dalej, mamy w pomieszczeniach, gdzie można jakiś filmik z internetu ściągnąć, wpuścić, pokazać MDP. Mamy tutaj drużynę MDP, którą też sukcesywnie szkolimy, po prostu, żeby został jakiś narybek, tutaj nas zastąpił w pewnym momencie. Uroczystości Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła msza święta z udziałem służb mundurowych naszej gminy i zaproszonych delegacji. Msza poświęcona była strażakom i opatrzności, by dla każdego z nich liczba wyjazdów na akcję była jednakowa z liczbą powrotów. Po mszy w rytm dźwięków marszowych wygrywanych przez Orkiestrę Dętą Gminy Szemud miał miejsce paradny przejazd wozów strażackich, strażaków i przemarsz mieszkańców gminy do miejsca przed nową siedzibę OSP, gdzie odbywały się uroczystości o charakterze państwowym. Na placu powiewały poczty sztandarowe wszystkich naszych gminnych jednostek OSP i delegacji zaproszonych jednostek z Jasła, Linii, Gowina, Redy, Miasta Wejherowa, Luzina, Milwina, Zbychowa, Pomieczyna, Warzyc, Kostkowa, Kniewa, Kuczwał i Skąpem oraz poczet sztandarowy Rady Gminy Szemud. Wśród gości obecni byli doradca prezydenta Rzeczypospolitej Piotr Karczewski, wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Kazimierz Plockę, dyrektor zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Edmund Kwidziński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie Jacek Niewęgłowski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Wejherowie podinspektor Przemysław Bujak, a także delegacje z zaprzyjaźnionych gmin ze Spytkowic, Jasła i Chełmży. Meldunek przyjął i przeglądu oddziałów straży dokonał wojewoda pomorski. Wciągnięto flagę na maszt, odegrano hymn państwowy. Najbardziej zasłużonym strażakom, zarówno tym aktywnym, jak i seniorom, złożono podziękowania i odznaczono za zasługi dla pożarnictwa. Po tej ceremonii nastąpiła druga część uroczystości dotycząca otwarcia i oddania do użytku strażakom OSP Szemud nowej remizy. Przecięto wstęgę i poświęcono figurę świętego Floriana, patrona strażaków. W Dniu Strażaka tutaj w Szemudzie w sposób szczególny dziękujemy strażakom za ich codzienną pracę, za ich codzienną służbę i poświęcenie dla lokalnego społeczeństwa, za to, że możemy zawsze na nich liczyć, że są zawsze gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo się cieszę, myślę, że i remiza, i sprzęt nowy, który strażacy otrzymują, wspomogą ich pracę, ciężką służbę i że będzie im lżej, i że będą nieśli skutecznie pomoc potrzebującym. Ilość nominacji, ilość odznaczeń wskazują, że naprawdę OSP w Szemudzie ma wśród swoich druhów i druhien osoby, które się wyróżniają na tle walki o bezpieczeństwo obywatela, odwagi, pracowitości i przede wszystkim miłości do bliźniego, bo bez tej miłości strażacy nie są w stanie pełnić swojego obowiązku i tak naprawdę poza tymi standardowymi życzeniami, których życzę i tak strażakom z OSP, chociaż w Szemudzie widać, że jest tego bardzo dużo, to życzę im, żeby ta remiza, ten budynek, który mają, był zawsze wypełniony najlepszej jakości, kochani, sprzętem, żeby mieli wsparcie ze strony zarówno władz samorządowych, jak i rządowych i żeby ze swojej służby czerpali tyle samo radości, co spełnienia z tego, że mają świadomość, że służą obywatelowi, dbają o jego bezpieczeństwo, życie i zdrowie. Piękne wydarzenie, już gratulowaliśmy i Dzień Strażaka, a przy okazji oddanie remizy. Ja kibicowałem i jednemu budynkowi, i drugiemu od powstania. Byłem tu kilka razy, jestem pod wrażeniem, no warto coś takiego robić, bo to nie tylko będzie służyło dla straży, ale dla społeczności całego Szemuda w różnych wydarzeniach.
gminnych. Także chciałem pogratulować całej gminie, a szczególnie panu wójtowi. Wszystkim naszym strażakom, z wszystkich jednostek należą sobie słowa podziękowania, bo to dzisiaj jest gminny dzień strażaka. Oni na co dzień naprawdę kawał dobrej roboty, jak można kolokwialnie powiedzieć, odwalają w wolontariacie, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Podczas uroczystości obecni byli też wolontariusze Fundacji DKMS, którzy umożliwili wszystkim zebranym zarejestrowanie się do bazy potencjalnego dawcy szpiku. Jesteśmy właśnie z prośbą i taką zaproszeniem wójta, jesteśmy tutaj i chcemy pomóc Mai. Im więcej nas, tym więcej jest szansy, że Maja dostanie tutaj jakby ten szpik i będzie zdrowa. Dedykacja jest dla dwóch osób. Jest to nasz kolega Sylwester z Sierakowic, 34 lata i Maja, mieszkanka Żukowa. Dokładnie tak. 11 prawie 12 lat i dla tych dwóch osób. Oczywiście materiały trafią do bazy i są dla wszystkich, tak więc nie jest... Pomóc ogólnie tak wszystkim, ale tak najbardziej takimi dwiema osobami to są właśnie ta Maja i... To są osoby dedykowane, do których tą akcję robimy tutaj tak, na miejscu. Tak, tak. No. Ludzie się znają, ludzie się dziękujemy znają. Dziękujemy i zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. Po oficjalnych uroczystościach miał miejsce piknik rodzinny na parkingu przy centrum samorządowym z atrakcjami dla mieszkańców. Były dmuchańce dla dzieci, pokazy sprawnościowe strażaków, prezentacja wozów strażackich. Dla osłody włoskie lody i przysmaki, strażacka grochówka i inne potrawy serwowane przez KGW Leśno i KGW Szemut. Uroczyście też uruchomiono fontannę znajdującą się przed budynkiem centrum. Uruchomiono też plac zabaw i zewnętrzną siłownię. Nowa remiza to nowe możliwości i mobilitacja dla szemuckich strażaków, którzy na ratunek mieszkańcom wyjeżdżają średnio 120 razy w ciągu roku. To także znaczący wzrost przede wszystkim naszego bezpieczeństwa.